Strzelce były bardzo mocno zniszczone. Wiadomo, kościół, wiadomo jak był zniszczony, no to również Rosjanie powysadzali to wszystko. Rozmawiamy z panem Wiktorem Kowalewskim, który do Strzelec Krajeńskich przybył w 1946 roku i w 1947 zamieszkał na tej ulicy. Tak. Proszę powiedzieć, co to była za ulica i co tu się wtedy działo? Wróciliśmy z Bydgoszczy, zamieszkaliśmy u siostry mojej mamy, tam jakiś tydzień, dwa. No ale dwie rodziny na dwóch pokoikach, trudno było wytrzymać, mama poszła do burmistrza poskarżyć się, żeby jakieś lokum nam dali. Siedział tam również oficer radziecki. No i mama rozmawia z nim. W pewnym momencie ten oficer się odezwał. Hadziajka, idzie do mojej. Będziesz mieć mieszkanie. I powiedzieli, że podjadą gazikiem pod nas. Mama powiedziała, gdzie. No, po pewnym czasie, po tam dwóch, trzech godzinach przyjechali, zabrali nas. Przywieźli nas właśnie tutaj, a pod domem stał drugi gazik, do którego ładowano rodzinę niemiecką. Mama opowiada, że jak zajęliśmy to mieszkanie, ono się składało z kuchni i był taki pokój jeden i drugi, do którego się przechodziło przez ten pokój, jest dwupokojowe. I że w tym czasie, mówi, patrz, zupa się gotowała, a więc, jak to się mówi, gwałtownie wywieziono tych Niemiec. Z tego, co z opowiadań wiem, tutaj żadnych walk nie było. Miasto zostało zniszczone przez Rosjan. Ziemia do Polski należy, ale domy nie. Więc było to charakterystyczne, główna ulica. Na głównej ulicy był zachowany jeden dom. Jak pan przybył do Strzelec, to jak ta ulica wyglądała, ulica Dobrego, centrum miasta? Proszę bardzo. Po jednej i po drugiej stronie gruzy. Na mniej więcej na wysokości połowy tego budynku stał jeden, jedyny dom, który się zachował. Mieszkali w nim na parterze i zakład miał pan Makowski, zegarmistrz. W tym miejscu gdzieś było, tak? W połowie tego bloku. To był jedyny dom na tym. No i tutaj już była rzeźnia, sklep był, wszystko, a resztę do murów nie było żadnego domu. Nic. Odgruzowanie. Została zbudowana kolejka, taka podobna jak na wyspę Sylt, gdzie wożono tę ziemię, usypywano tą groblę. Tak samo identyczną kolejkę wybudowano w Strzelcach. Mniej więcej w tym miejscu był mur rozebrany i kolejka szła nad jezioro, bo tutaj blisko były ogrody. Tam i jezioro. No było w odległości jakieś 15-20 metrów od muru i ścieżka. I wtedy gruz wywożony był z miasta i tory wzdłuż jeziora były potem przekładane w miarę usypywania wału. Myśmy po południu jeździli. Z rynku się nad jezioro jechało na tych wózkach. Oczywiście i wywrotki były różne przygody. No ale potem nam ganiali nas trochę, no ale jak to chłopcy, lubią troszkę porozrabiać. Jezioro dochodziło mniej więcej, tutaj ta linia brzegowa była i tutaj koło tego domu dochodziło do tamtej drogi, tam był wjazd do jeziora. Tu wszędzie było, to było jezioro i to są zasypane gruzy. Ten cały teren odtąd to wszystko gruzy miejskie pod spodem są. No prawie 8 metrów gruzu. Prawie 8 metrów gruzu tutaj jest pod spodem. No, odgruzowanie do odgruzowania trwało bardzo długie lata. Z odgruzowania tośmy wyposażali sobie naczynia, ile tych rzeczy różnych było. Z jeziora były w latach 50. i koniec 40. i początek 50. zimą, gdy lód był taki gruby, normalnie cięto, wycinano ten lód trocinami i na ulicy Podwale w
pod murem, tam była takie na działce Malinowskiego piwnice i tam był składowany ten lód. Działka, no w tym jak tutaj te garaże stoją, z tym, że tam były piwnice i lód był składowany w tych piwnicach i zasypywany trocinami. Tutaj magazynowano lód aż do następnej zimy. Odgruzowanie było non-stop, no potem bloki, bloki, zabudowy. Pierwsze bloki, jakie w Strzelcach stawiano, to stawiano, jak się idzie do ośrodka zdrowia po prawej stronie. Po prawej stronie są te dwa bodajże nowe bloki i potem są te stare bloki. I potem jest ta, taki zaułek. To właśnie miejsce nazywano getto. Tam początkowo był urząd UB. Tam zwożono różnych ludzi, różnie znikali ludzie. Potem UB, wiadomo, 56 rok zostało zlikwidowane. Zresztą trochę wcześniej zostało przeniesione Urząd Bezpieczeństwa do Komendy Powiatowej, która była na, tu gdzie dzisiaj się również policja mieści. I tam, a tam już przydzielano normalnie ludzi. Także ta nazwa getto figurowała. Starsi mieszkańcy, jak się powie getto, to od razu powiedzą, gdzie to było. Zainteresowanych kolejnymi wspomnieniami strzeleckich pionierów zapraszamy na stronę Nasze Strzelce. Tam niebawem pojawią się kolejne odcinki.